Jeżeli mówimy o konsekwencjach, to inne to będą, inne konsekwencje będą z punktu widzenia uczelni państwowych, inne z punktu widzenia uczelni prywatnych. Ja jako przedstawiciel uczelni niepublicznej tak zwanej, ja właściwie mam taką samodzielność jako rektor, jaka jest proponowana w projekcie ustawy dla rektorów uczelni państwowych. I z tego punktu widzenia ja nie przewiduję dużych zmian w sposobie działania mojej uczelni. Dlatego, że ja mam radę nadzorczą, czy to się nazywa Board of Trustee, która jest planowana dla uczelni państwowych. Ja rzeczywiście mam bardzo duży empowerment, czyli tą władzę decyzyjną. I Senat pełni rolę jedynie doradczą, czyli tak jak to jest planowane w tym projekcie tej ustawy. A decyduje jedynie w sprawach naukowych, czyli kwestia doktoratów, habilitacji i tak dalej. I z tego punktu widzenia nie ma dużych różnic. Natomiast są pewne uregulowania, które są bardzo istotne. Takim uregulowaniem jest na przykład rezygnacja z minimów kadrowych. To pozwoli mi zredukować część kadry, tak zwanej, jak to my mówimy w żargonie, to jest kadra, która jest kadrą generalską, czyli ma pagony, czyli to są profesorowie, którzy są zasłużeni, natomiast którzy już nic nie wnoszą nowego dla nauki, nic nowego nie wnoszą w procesie dydaktycznym, a muszę ich trzymać po to, żeby spełniać minima kadrowe. W związku z tym ta zamiana na minimów kadrowych na punkty, które wynikają z kategoryzacji uczelni jest bardzo korzystna nie tylko dla uczelni państwowych, ale również dla uczelni prywatnych. Ja sobie na przykład bardzo dużo obiecuję, że dzięki temu ja będę mógł dostosować kadrę do studentów. W jakim sensie? Ano w takim sensie, że dzisiejszy nowy student to jest zupełnie inny student niż jeszcze 10 lat temu. To są milanelsi, to są ludzie, którzy mają specyficzną mentalność, zupełnie inne podejście do pracy grupowej, zupełnie inne podejście do swojej kariery. No, cały szereg rzeczy, które trzeba uwzględniać. Uważam, że błędem jest, że dyskutując teraz o nowej ustawie, czy o założeniach do nowej ustawy, pomijamy studentów, a właściwie nie tyle studentów, co tą kandydatów na studentów, czyli tą młodzież, która będzie przedmiotem właściwie i beneficjentem tej nowej ustawy. I tutaj brak tego może się źle, bo my dyskutujemy bardzo, bardzo tradycyjnie, powiedziałbym, czyli dyskutujemy i biurokratycznie. Kto będzie miał prawa, kto nie będzie miał prawa, kto będzie mógł zmienić, jak będzie mógł zmienić. Natomiast zupełnie nie zastanawiamy się nad tym, że tutaj ta nowa generacja, która nadchodzi, wymaga specyficznego sposobu edukacji. To jest wyzwanie dla uczelni. No, główną zmianą jest podniesienie pozycji polskich uczelni w rankingach międzynarodowych, w tym głównie czytaj szanghajski. I rzeczywiście jest bardzo duży nacisk na badania. I jeżeli wejdzie to w takim kształcie, w jakim jest planowane, to rzeczywiście jest szansa na to, że uczelnie skoncentrują się na badaniach. A jeżeli uczelnie skoncentrują się na badaniach, to zaczną być zauważane na świecie. To się również powinno przełożyć na dydaktykę, bo nasi studenci będą otrzymywali informacje o najnowszych osiągnięciach naukowych uczelni. I to jest dobre rozwiązanie. Także od strony koncepcji uważam ten projekt za bardzo dobry. Natomiast pytanie jest, w jakim stopniu ten projekt zostanie wdrożony i czy w ogóle zostaje wdrożony, bo jest bardzo duża grupa pracowników naukowych, która jest bardzo sceptycznie ustosunkowana do niej, twierdząc, że z tego nic nie będzie. Nawet w kuluarach mówi się, ile to się trzeba namęczyć, żeby się nic nie zmieniło. Także ja to przekazuję. Ja akurat nie wyznaję tego poglądu. Ja uważam, że jest to naprawdę bardzo duża szansa dla uczelni i ja kibicuję również uczelniom państwowym, żebyśmy jako Polska byli postrzegani właśnie poprzez te rankingi, bo to rankingi o tym decydują, postrzegani jako potencjalnie kraj, który
nauka jego jest na wysokim poziomie.